Witam wszystkich. Moja kierownica już ma małe obtarcia, chyba czas z tym coś zrobić. No to jest chyba dość oczywiste, że najbardziej się obtarła w miejscu, gdzie trzymam w trakcie jazdy. Nie jest to nic szczególnie zaskakującego. W sumie mógłbym zawsze jeździć w ten sposób, ale to mi tak średnio pasuje, może dlatego, że nie jestem ze wsi, więc chyba jednak wrócę do tego obtartego miejsca i coś trzeba będzie podziałać. Kierownicę zdjąłem, bo to zajmuje 2 minuty, a chciałem się też dostać tutaj z tyłu. Pod palcem czułem, że coś tu jest nierówno. No i też widać jakieś tam grube przetarcie. Kupiłem taki popularny, tani zestaw do malowania skór, czy tam renowacji, jak zwał, tak zwał. Jakaś farbka, jakieś coś tam, nawet dali gąbeczkę. No przynajmniej było tanio. Od góry nie ma jakichś wielkiej nierówności, także tylko lekko przejadę papierkiem. No tutaj z tyłu niestety już nie jest tak różowo, przetarte na wylot, także żadna magiczna farba już tego nie pokryje i nie naprawi. Na szczęście to jest z tyłu, więc tego nie widać. Ja sobie poradzę taką szpachlówką. To jest normalna szpachla wykończeniowa, taka jak się w blacharstwie używa. Nie chodzi o to, żeby to było jakoś super piękne na wystawę, tylko tyle, żebym nie czuł zadziorów pod palcem. No i dobra, biorę się do malowania, nawet dali gąbkę, ja już się tu przygotowałem, mam swoją. Pierwsze co, jakiś rozpuszczalnik GLD, cokolwiek to jest. Śmierdzi jak zwykły aceton, więc to pewnie jest tylko aceton, ale skoro dali, to mogę użyć. No i na ten moment tak to wygląda, w tym momencie jest jakieś 4 czy tam 5 warstw. W międzyczasie jeszcze troszkę przetarłem papierkiem pomiędzy jedną a drugą warstwą, żeby było bardziej gładko. No i tak swoją drogą na tych ostatnich warstwach, jak zacząłem mazać, to się pojawiają takie ślady, jakby pędzlem malowanie, więc chyba lepiej tą gąbką tak po prostu dziabać na koniec. Tutaj powstają takie małe bąbelki powietrza od gąbki, ale wystarczy na nie dmuchnąć i to wszystko znika. No i teraz się robi taka w miarę równa powierzchnia bez żadnych kierunkowych maźnięć, także wydaje mi się, że to lepiej wygląda.
No i trzecia butelka, jakieś zabezpieczenie farby, czy coś takiego. Leder Versiegelung, cokolwiek to jest. No i dobra, tak to wygląda. Muszę powiedzieć, że jest lepiej niż się spodziewałem. Przynajmniej jest lepiej niż było wcześniej. Jeszcze zobaczmy z tyłu. Trochę to jeszcze widać. Widać, że się specjalnie nie postarałem, ale ważne, żeby nie było zadziorów pod palcem. Tego miejsca i tak nie widać. No a tak poza tym oczywiście bądźmy realistami. Żadna magiczna farbka nie odnowi nam ubytku w skórze. Tak samo jak żaden magiczny środek do silnika nie odbuduje ubytku w metalu. Natomiast ja wiem dokładnie, co kupiłem i za jaką cenę. Muszę powiedzieć, że ten zestaw całkiem spoko. Praktycznie za grosze można się pobawić, coś tam zawsze poprawić wygląd, przynajmniej na chwilę. No teraz jest najwyżej pytanie, ile to wytrzyma. No ale w tej butelce zostało jeszcze na 5 kierownic, także zawsze można sobie jeszcze doraźnie poprawić drugi, trzeci raz. No i chyba tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.